czy coś się szykuje w tych kwestiach, czy będę walczył na następnej gali. Otóż... Siema, ja jestem Rabo, a przed wami obiecane Q&A. Zaczynamy! Przede wszystkim wielkie dzięki za całą masę pytań. Zadaliście ponad 100 pytań, także no będzie z czego wybierać. Myślę, że na większość zdecydowaną odpowiem. Także co? Aha, jeszcze jedna rzecz. Wielkie dzięki za pozytywne przyjęcie mojej niespodzianki na 100 tysięcy widzów. Tutaj wam się wyświetla, co ostatnio zrobiłem. Jeśli ktokolwiek jeszcze nie widział mojego rapu wraz z amatorskim teledyskiem, kawałka, który jest o mnie, jak i o was, i przede wszystkim dla was, to koniecznie sprawdźcie. Link będzie tutaj w karcie, na górze, jak i na ekranie końcowym. Musicie to zobaczyć. No i co? Lecimy do pytań. Ktoś na pewno pyta mnie, co mnie skłoniło do nagrywania. I nie tylko o to pyta, ale też robi spację przed znakami zapytania. Tak się nie robi, nie rób tak ktoś. Mój serdeczny kolega Kołtun pokazał mi kiedyś JG Jokera na YouTubie. Uznałem, że to totalny badziew. A po jakimś czasie zacząłem sam to oglądać. Oczywiście chodzi o złotą erę Minecrafta. Zacząłem grać w Minecrafta, oglądać go na YouTubie. No i potem Kołtun postanowił sam stworzyć własnego let's playa. Sam zacząć być YouTuberem. No więc ja po prostu skromnie poszedłem w jego ślady. No i tak to się wszystko zaczęło. Kacper pyta, jakie mam następne marzenie względem tego kanału? Jaka jest moja przyszłość? Kacper, no chciałbym, żeby było was dwa razy więcej. Wiadomo, że marzeniem YouTubera zawsze jest przede wszystkim utrzymywać się z tego, co się robi. Ja jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić. No i też, żeby było widzów jak najwięcej, żeby jak najwięcej osób oglądało nasze materiały. No i takie też są moje marzenia. Zawsze myślałem o tych 100 tysiącach. No to co? No to czas na 150, potem na 200 i zobaczymy, do końca uda nam się dojść. Mam nadzieję, że jak najwyżej. Wiaderko ziemniaków pyta, świetny nick. Na jakim kierunku studiów byłem? Na jakim ich etapie? Studiowałem psychologię biznesu i przedsiębiorczości. Skończyłem na trzecim semestrze, po trzecim semestrze, czyli półtora roku studiowałem. Z przewidzianych 5. Aha, i od razu powiem, że na sporo pytań, które zadaliście, ja już kiedyś odpowiadałem. Tylko, że nie w formie Q&A, a w formie ciekawostek. Bo jest taki film, jak 66 ciekawostek o Rabo. Jeśli go nie widzieliście, to też będzie gdzieś w karcie albo na ekranie końcowym. I koniecznie go zobaczcie. Ja wam będę wrzucał w pewnych momentach przebitki z niego po prostu. No bo ja już kiedyś na to odpowiedziałem, więc po prostu inny Rabo odpowie na niektóre pytania, żebym się nie musiał powtarzać. Ale i tak polecam wam ten film, bo wyszło bardzo fajnie. Wiaderko pyta jeszcze, czy z perspektywy czasu myślę o powrocie na studia. Raczej nie. Wydaje mi się, że co postudiowałem, to moje. A teraz skupię się raczej na YouTubie. Jajbel zadał lub zadała ciekawe pytanie, mianowicie skąd biorę pieniądze na życie? Otóż kradnę. A tak na poważnie, no to z pracy. Z pracy. Zarówno z YouTube'a, jak i z dorywczej pracy w firmie fotowoltaicznej. Marek pyta, jaką animację Pixara najbardziej lubię? Aha, od razu mówię, że pewnie to pytanie gdzieś wam się będzie wyświetlać, a ja patrzę tu, bo tutaj mam komputer po prostu. Jaką animację Pixara najbardziej lubię? Marek, obejrzyj sobie ten film. W tym filmie oceniłem wszystkie filmy Pixara. Od takich, które po prostu kocham nad życie, do tych, które uważam za takie średniaki. Także z tego filmu się dowiesz dokładnie, w jakiej kolejności ułożyłbym te filmy. Także link ponownie będzie gdzieś tam w karcie. Obejrzyj sobie i wszystkiego się dowiesz. Parę osób spytało, skąd się wzięła nazwa mojego kanału, skąd się wziął Rabo. Jest to po prostu pseudonim, jaki nadali mi koledzy w dzieciństwie. Jest związany z moim nazwiskiem, które brzmi podobnie i stąd to się wszystko wzięło. Yuki pyta, co bym robił, gdybym nie nagrywał? Prawdopodobnie byłbym psychologiem. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, bo ja co chwilę mam jakieś pomysły na życie, nowe, z których muszę rezygnować, no bo wiadomo, jak chcę robić YouTube'a to na 100%. Ale prawdopodobnie byłbym psychologiem, no a teraz oczywiście jeszcze bym studiował. Fan MLP zadał kilka pytań, między innymi najlepszy film Pixara, no to odsyłam cię tam, gdzie odesłałem kolegę Marka, jeśli dobrze pamiętam. Czy oglądam Marvela? Tak, bardzo lubię. Filmy ogólnie superbohaterskie, czy Marvel, czy DC. Mój ulubiony aktor, mam trójkę ulubionych aktorów. Jest to Al Pacino, Robert De Niro i Sylvester Stallone. Poza tym oczywiście lubię też Daniela Day-Lewisa, Leonardo DiCaprio, Jacka Nicholsona. Trochę ich jest, ale to są tacy najważniejsi. Na jaki film najbardziej czekam? Obecnie, kiedy to nagrywam, jeszcze nie było w Polsce premiery Toy Story 4. Jak to będziecie oglądać, to już chyba będzie po premierze. Natomiast oczywiście na ten film czekam najbardziej, a jeśli zakładamy, że już miał miejsce, no to na Krainę Lody 2.
Bablix też zadał parę pytań, między innymi spytał, ile mam lat? 22. Czy chciałbym... Bablix pyta, czy chciałbyś ze mną coś nagrać? Słuchaj, Bablix, jak trochę podrośniesz i założysz kanał, na którym będziesz robił fajne rzeczy, będzie cię oglądać sporo osób, to czemu nie? Na razie wolę działać sam. Czy będę robił live'y i czy zrobię spotkanie z widzami? No chętnie, tylko że ja mieszkam obecnie w Lublinie. To od razu odpowiadam na parę pytań, które padły. I pytanie, ilu z was jest w Lublinie? Jeśli okaże się, że sporo, to jak najbardziej możemy się spotkać. A co do live'ów, to tak, mam taki zamiar. W ciągu kilku miesięcy kupię sobie w końcu porządnego kompa i myślę, że postreamujemy sobie trochę. Johajta zadała całą masę pytań, także lecimy. Czy mam jakieś zwierzaki? Nie. Miałem kiedyś psa Maxa, którego pewnie niektórzy kojarzą. Ci, którzy oglądali 66 ciekawostek o Rabo, a ci, którzy nie oglądali, niech nadrobią. Ulubiona bajka Disneya. Wydaje mi się, że Kraina Lodu, chociaż Nowe Szaty Króla też są Disneya, prawda? Jeśli tak, no to też wybieram tak ex aequo, bo Nowe Szaty Króla to była jedna z bajek mojego dzieciństwa. Bardzo dobrze ją wspominam. Jakiej muzyki słucha? Głównym gatunkiem muzyki, którego słucham, jest rap, ale taki, który trzyma jakiś poziom, a nie jego patologiczno-więzienny odłam. Ile mam wzrostu? Mam 193 cm wzrostu i ważę około 75 kg. Czy byłem kiedyś za granicą? Byłem 2 razy za granicą, lecz nigdy na wakacje. W obu przypadkach była to jedno lub dwudniowa wycieczka do naszych południowych sąsiadów. No tak to jest, na masę z tych pytań odpowiedziałem już dawno temu, kiedy jeszcze nie zdążyliście mi ich zadać. Także jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o mnie, to wiecie co robić i co oglądać. Fausti pyta, co lubię robić poza filmami i jakie jest moje top 10 filmów. Więc tak, co lubię robić poza filmami? Przede wszystkim oglądam bardzo dużo filmów, seriali i gram w gry komputerowe. Co prawda od pół roku nie miałem czasu na gry, ale na dwie pozostałe czynności jak najbardziej. I też odpowiadam na pytania, które padły od innych z was, bo też pytaliście mnie o gry. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Jeśli chodzi o moje ulubione filmy, to tutaj jest taka lista. Myślę, że to jest taka topka. Na pewno wiele filmów się nie zmieściło, ale wszystkie te filmy, które tutaj widzicie, serdecznie polecam. Długo pyta, co bym sobie powiedział sprzed 8 lat. W sensie, gdybym mógł cofnąć się w czasie i powiedzieć coś o sobie, która zaczyna YouTube'a. Jeśli chodzi o YouTube'a, to chyba nic bym nie powiedział, żeby to się potoczyło dokładnie tak, jak się potoczyło, bo uważam, że ta droga była okej. Którą przeszedłem, a jeśli chodzi o sprawy poza YouTube'owe, to kazałbym sobie kupić tyle bitcoinów, ile się da. ZS pyta, czy nagram kiedyś z Disney Lady. Znam ten kanał, widziałem. Dziewczyna, która go prowadzi, wydaje się być bardzo urocza, fajne ma te materiały. Słuchaj, ZS. Nie wiem, być może kiedyś nasze drogi się przetną. Na razie nic nie wskazuje, by tak miało być. Ale nie wykluczam. Jestem otwarty na propozycje. Lecimy dalej. Czy będziesz robić recenzję najnowszych filmów bajkowych? Słuchaj, Piotrek. Zrobiłem już parę tego typu rzeczy z klawiszem. Zrobiliśmy recenzję Niemocnych 2, Jak wytrasować smoka 3. Także kto wie, być może jeszcze coś kiedyś zrobimy. Czy chciałbym kiedyś zmienić kontekst z bajek na coś innego? Nie wydaje mi się, żebym chciał całkowicie zmienić. Natomiast na pewno będę wplatał jakieś vlogi, jakieś Q&A, jakiś może rap kolejny. Także tego typu rzeczy pewnie tak, ale całkowicie raczej nie, ale zobaczymy. Na razie nie zamierzam. Wojtok pyta, jak mieszkam? Cóż, pozwól, że odpowiem ci trochę muzycznie. Mam 100 tysięcy powodów, by mieszkać w ruinie. Żaden przywilej. No, także jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to obczaj teledysk. Bartek pyta, i nie tylko Bartek, bo takich komentarzy było parę, czy lubię seriale, jeśli tak, to jakie oglądałem, jakie polecam. Bartek i inni, tutaj macie listę moich ulubionych seriali, oglądajcie śmiało, polecam wszystkie z nich. Mileczka pyta, czy mam dziewczynę. Pozwól, że odpowie ci muzyczny rabo. Stałem się singlem, by robić YouTube'a. No i tyle. No i czas na Lidię. Lidia zadała wiele, wiele pytań, ale szczególnie zainteresowało mnie jedno. Mianowicie, przepraszam, dwa. Lidia pyta, do której klasy chodzę i jakie przedmioty rozszerzę. Lidia, powiedz mi, czy ty w ogóle oglądałaś film, który komentowałaś? Bo tak się składa, że w tym filmie, pod którym mieliście zadawać pytania do Q&A,
powiedziałem jasno, że rzuciłem studia, by robić YouTube'a. No więc, do której klasy chodzę? Jakby ci to powiedzieć? No, do żadnej. Niestety. Lidia spytała między innymi jeszcze o to, czy mam rodzeństwo. Mam 14-letnią siostrę Agatkę. A Lidia pyta także, czy będę jeszcze nagrywał z Fuzjonkiem. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej znamy się z Fuzjonkiem osobiście, jesteśmy kolegami, także myślę, że nie będzie żadnego problemu. I to nastąpi, prędzej czy później. A kto jest moim ulubionym polskim youtuberem? Chyba Rok, ewentualnie Gimper. Na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy oglądam YouTube'a, ich polubiłem najbardziej. Parę osób też pytało, czemu nagrywam akurat teorie, albo czemu akurat bajki, skąd to się wzięło i tak dalej, więc odpowiem już zbiorczo, bo tych komentarzy było sporo i różniły się niewiele. Wszystko zaczęło się od Fuzjonka właśnie, którego poznałem parę lat temu i jak się okazało, robił filmy właśnie traktujące o teoriach z kreskówek i bajek. Pomyślałem, że też mógłbym coś zrobić, jeśli chodzi o ten świat bajkowy. No i zacząłem na początku robić topki, a potem wkradła się teoria Pixara, którą rozrobiliśmy razem z Fuzjonkiem. Jeśli ktoś nie widział tego filmu jakimś cudem w 2019 roku, to teraz jest dobra okazja, żeby sobie tego filmu poszukać i go obejrzeć. No a potem jakoś tak wyszło, że Fuzjonek trochę mniej działał na YouTubie, jeśli chodzi o teorię, więc wtedy ja zrobiłem parę, teraz trochę on robi, trochę ja, trochę on robi topki, trochę ja, no i tak się uzupełniamy. Więc dlaczego nagrywam też teorie? Dlatego, że chcecie je oglądać po prostu. Michał pyta, na jakie studia bym poszedł, gdybym mógł pogodzić się z YouTube'em? Cóż, no właściwie na te same, z których zrezygnowałem, bo były całkiem fajne. Aha, jeśli nie patrzę się centralnie w kamerę, to wybaczcie, patrzę się w środek telefonu jak głupi, zapominając, że przecież wy widzicie mnie tutaj. Także od razu sorry za to. Adi zapytał, gdybym miał do wyboru McDonald's, żabkę lub call center, to w jakim miejscu bym pracował i dlaczego? Wydaje mi się, że wybrałbym call center, dlatego że tam mam największe doświadczenie. W McDonald'sie ani żabce nie pracowałem, a w call center już tak. Tylko też zależy, jakie byłoby to call center, bo pracowałem zarówno w miejscu, w którym po prostu męczy się ludzi przez telefon, ale pracowałem także obsługując klientów największego banku w Polsce. I to była już znacznie przyjemniejsza praca. Także raczej call center, chociaż najlepiej nic, najlepiej YouTube. I tak jest teraz i niech tak zostanie. Agnieszka pyta m.in. o ulubione anime. Agnieszko, z przyjemnością mogę ci powiedzieć, że odpowiedź ci Rabo z 2018 roku. Moje trzy ulubione anime to Naruto, Death Note i Shingeki no Kyojin. Jest też pytanko o ulubioną teorię na moim kanale. Cóż, wydaje mi się, że swoje własne dzieci kocha się najbardziej, dlatego to moja ulubiona teoria. Moja własna autorska teoria o pastereczce. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie. Między innymi Duffy pyta, czy pogrywam sobie w jakieś gierki. No to tak jak powiedziałem, aktualnie nie, ale ogólnie po raz kolejny lista, proszę bardzo. To moje ulubione gry. Jeszcze jest jedno pytanie o League of Legends. Czy gram w LoL'a? Grałem przez 3,5 roku, a teraz od 3,5 roku już nie gram. I na razie nie zamierzam wracać, ponieważ ta gra strasznie dużo pochłania czasu. No a poza tym przede wszystkim go zabiera. No, co ja właśnie powiedziałem? dobra. Jeszcze raz. I na razie nie zamierzam wracać, ale nigdy nie mówię nigdy. Może kiedyś wrócę. Czy nagram coś jeszcze z Cyprianem? Niewykluczone. A dla tych, co nie wiedzą, nagraliśmy już kiedyś dwa filmy z Cyprianem. Jeden do mnie na kanał, drugi do niego. Także jeśli nie widzieliście, to sprawdźcie sobie koniecznie. Ola pyta m.in. o to, jak jestem w stanie ogarnąć te skomplikowane teorie i powiedzieć je w tak uporządkowany i profesjonalny sposób. Po prostu przygotowuję sobie scenariusz. Czyli nie jest tak, że czytam sobie w internecie jakieś teorii i potem opowiadam wam, a wiecie, bo słyszałem, że w Wolim to są kanibale, bo to i tamto. Tylko po prostu piszę sobie w notatniku krok po kroku, co chcę powiedzieć właściwie i potem czytam te zdania właściwie słowo w słowo, dlatego też brzmi to pewnie tak ładnie, bo jest to odpowiednio wcześniej przygotowane. Natomiast są też, dziękuję ci Olu, że uważasz, że to jest uporządkowany i profesjonalny sposób, właśnie tak to miało być. Natomiast są też minusy, bo widzicie, teraz kiedy mówię, czasem się zająknę, czasem coś się wydarzy, na przykład przełknę ślinę,
I jest to bardziej na luzie, jest to bardziej ludzkie. A tam, wiecie, troszeczkę mówię tak, że jest tak i tak, ho, 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 ho. I mi się wydaje, że muszę znaleźć jakiś złoty środek, żeby jednocześnie było to profesjonalne, ale też jednocześnie, żeby wpleść trochę luzu w te filmy. Myślę, że to wyjdzie nam wszystkim na dobre. Uroczy jegomość o Niku Przegryw, który nie ma pomysłu na Nick, pyta mnie, skąd się wzięła moja miłość do filmów animowanych, czy od dziecka, czy może przyszło to z czasem? Tak, od dziecka, w całe dzieciństwo oglądałem bajki, no i tak jakoś wyszło. Jest też drugie bardzo ciekawe pytanie, czy jak zaczynałem tworzyć filmy o bajkach, to czy bałem się, że ktoś ze znajomych się dowie i mnie wyśmieje? Nie, raczej nie, spodziewałem się, że będą reakcje typu hehe, bajeczki dla dzieci, ale nie bałem się, wiedziałem, że chcę to zrobić, wiedziałem, że nie ma nic wstydliwego właściwie, znowu nie patrzę w kamerę, przepraszam. Wiedziałem, że nie ma nic wstydliwego w robieniu takich treści i do dzisiaj się nie wstydzę. Wiecie, no czym ja mam się przejmować? Teraz, dzięki temu, że miałem takie opinie w nosie, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mogę wam poodpowiadać na pytanka 100 tysięcy widzów. Nie było się czym przejmować, więc się nie przejmowałem. I jak widać, dobrze na tym wyszedłem. Susan pyta, czy kiedy w takim razie dostanę srebrne trofeum YouTube? Bo ono właśnie chyba jest za 100 tysięcy subów, co nie? Tak, właśnie tak. Parę osób pytało właśnie o przycisk, który się dostaje za 100 tysięcy subów. Z tego co wiem, można na niego czekać nawet pół roku. Także, no cóż, no, jeszcze w tym roku powinien dojść, natomiast kiedy to będzie, trudno powiedzieć. Ktoś spytał, czy go wam pokażę, jak do mnie dotrze. Oczywiście, że tak. A kiedy to będzie? Tego nie wie nawet ten pies, który właśnie szczeka. Kiyohime pyta o najlepsze wspomnienie ze studiów. Cóż, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to gdy zawinąłem krzesło z akademika i dałem je mojej byłej dziewczynie, a obecnej serdecznej przyjaciółce, na urodziny. To długa historia, okej? Kurisu-chan mi gratuluje i pisze, że chciałby kiedyś osiągnąć to, co ja, ale że to niemożliwe. No słuchaj, Rabo też nie miał prawa się wybić, a się wybił. Dlaczego? Bo uwierzył w siebie, więc dopóki uważasz, że to niemożliwe, dopóty będzie to niemożliwe. A co do twojego pytania, czy gramy w jakieś gry, no to już wcześniej odpowiedziałem. Kiedy mam urodziny? Cóż, wtedy, kiedy wyszedł ten film. Także jeśli jakimś cudem go nie oglądaliście, jeśli nie oglądaliście filmu zapowiadającego naprzód, w którym zresztą pojawia się zabawna wstawka na początku, związana z tymi urodzinami, to naprzód, oglądać. Dorota pyta, ile mam kanałów? Dorota, no jak możesz nie wiedzieć takiej rzeczy? Przecież każdy wie, że mam dwa kanały. Ten główny, czyli Fuzjonek, i ten poboczny, czyli Labo. Co wolisz, klasycznego Disneya czy Disney Pixar? Zdecydowanie Disney Pixar. Stanley pyta, czy myślę, że któraś z moich teorii może okazać się prawdziwa? Trudno powiedzieć. Chciałbym bardzo, żeby teoria Pixara okazała się prawdziwa. Tak oficjalnie, żeby może powstał jakiś film, teoria Pixara i tam wszystkie te filmy jakoś by połączyli. Natomiast szanse na to są bardzo nikłe niestety. Więc trudno powiedzieć. Nie wiem. Mam nadzieję, że chociaż jedna kiedyś oficjalnie okaże się prawdziwa. Jaszczurek zadał bardzo ciekawe pytanie z kategorii moich ulubionych. Czyli, czy myślisz o założeniu drugiego kanału, na przykład gamingowego? Jaszczurek, muszę ci powiedzieć ciekawą rzecz, mianowicie ja już miałem kanał gamingowy. Prowadziłem go przez 4 lata. Mało tego, właśnie oglądasz film znajdujący się na tym kanale. Ponieważ przez 4 lata, no może nie wszyscy wiedzą, bo wiadomo, jest was 100 tysięcy, a jak nagrywałem gry, to było was kilkaset osób. Przez 4 lata nagrywałem let's play'e, zanim zabrałem się za bajki. I teraz te filmy wszystkie są pochowane. Natomiast kiedyś może udostępnię przynajmniej niektóre z nich, żebyście zobaczyli, jak to dawniej bywało. No właśnie, zresztą w filmie z ciekawostkami o mnie jest fragment pierwszego mojego filmu właśnie związanego z grą na YouTubie. Także jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, jak brzmiał kiedyś Rabo w 2011 roku, jak jeszcze przechodził mutację, no to sprawdzajcie śmiało. A wracając do twojego pytania, nie, raczej nie. Raczej ten temat jest już zamknięty. Ile przecież nagrałeś filmików? Specjalnie sprawdziłem to przed nagraniem. Ogólnie około 300, o bajkach około 100, a 200 pozostałych
to głównie filmy o tematyce growej. Kacper zadał bardzo urocze pytanie, mianowicie czy mam narzeczoną? Kacprze, nie odpowiem ci na to pytanie, dlatego że stawiasz spację przed znakiem zapytania, a tak się nie robi, ale już w pewien sposób, w pewnym sensie na to pytanie odpowiedziałem, także jeśli oglądałeś uważnie ten film, to już znasz odpowiedź. O, kolejne pytanie z kategorii moich... ulubionych. Gdzie się urodziłem? Cóż, pozwól, że odpowie ci po raz kolejny Rabo z 2018 roku. Pochodzę z miasta chytrej baby i kina 5D, w którym jest więcej wymiarów niż miejsc. Tak, jestem z Radomia. Candyman pyta, z którym youtuberem współpracowała... Candyman pyta, z którym youtuberem współpracowało mi się najlepiej. Pierwszy, co mi przyszedł do głowy, to współpraca z Fuzjonkiem. Jak robiliśmy... Zrobiliśmy z Fuzjonkiem dwa filmy z okazji Prima Aprilis. Jeśli ktoś nie oglądał, to śmiało, bo wyszły bardzo fajnie. Masa ludzi! O Boże, ile tam osób po prostu dało się strollować, to ja w życiu nie widziałem czegoś takiego. Także ja polecam wam wejść w te filmy i poczytać komentarze. Ubaw popachy. Także powiedzmy o Fuzjonek. Emczak i Beta spytali o moje studio, z czego Emczak zdecydował się nazwać je po imieniu. Czy pokażę, jak nagrywam w szafie? No nie, bo ciężko byłoby to zrealizować jednocześnie. Natomiast mogę ci pokazać moje miejsce pracy. Właśnie tak to wyglądało przez okrągły rok. W tej właśnie szafie, którą tutaj widzisz, nagrywałem pomiędzy ciuchami, stawiałem mikrofon, przysuwałem się krzesełkiem, otwierałem sobie z jednej strony drzwi, z drugiej strony drzwi, żeby jak najbardziej odciąć się od otoczenia i mówiłem, i dziubiałem do tego mikrofonu i tylko właściwie dzięki temu dało się słuchać mojego głosu z przyjemnością, bo gdybym nagrywał pod oknem, to jedyne co byście słyszeli, to byłby ruch uliczny. I tyle. Dotarliśmy do bardzo ciekawego komentarza. Mianowicie, nie wiem co jest zabawniejsze, ten komentarz czy jego autor, ponieważ niejaki Gibbon spytał, czy jestem wiecznie zjarany, czy zawsze mam takie oczy. Gibbon, powiem ci tak, nie wiem czy twoja ksywka jest przypadkowa, natomiast nie jestem zjarany, no co mam powiedzieć, nie jestem zjarany, nie wiem dokładnie o co ci chodzi z moimi oczami, bo ktoś tam mówił jeszcze, że jedno oko mam bardziej widoczne od drugiego. Nie wiem co mam powiedzieć. Jest szansa, że mrużę oczy często. Zresztą na teledysku też możecie to zauważyć. I ogólnie często jak mówię, to jakoś tak mrużę te oczy i staram się z tym walczyć, ale nie wiem dlaczego tak się dzieje, więc jeśli o to ci chodziło, że taki byłem, no to wybacz. Walczę z tym, ile mogę. I ostatnie pytanie zadała Alicja. Pyta mnie o bluzkę swoim MMA, bo podczas kręcenia teledysku na niektórych ujęciach miałem właśnie bluzkę, zresztą mam ją dzisiaj, nie wiem czy będzie widać nawet, bo to bardzo fajna bluzka. Czy coś się szykuje w tych kwestiach? Czy będę walczył na następnej gali? Otóż być może niektórych z was zawiodę, ale nie. To nie jest jakaś kryptozapowiedź, a jedynie dostałem tę bluzkę. Po prostu ją dostałem w prezencie, jest bardzo fajna i sobie ją noszę. Cała tajemnica. Także, czy jest szansa, jeszcze zadam to pytanie sam od siebie, bo na pewno się takie pojawią, czy jest szansa mnie zobaczyć kiedyś w oktagonie? Trudno powiedzieć, ale niczego nie wykluczam. Zobaczymy, co czas przyniesie. No dobrze, to chyba tyle. Także dzięki wielkie, że obejrzyliście ten film do końca. Dzięki za te wszystkie pytania, była ich cała masa. Na większość odpowiedziałem, także myślę, że jest ok. No i co, i sprawdźcie wszystkie te filmy, o których mówiłem. Przede wszystkim 3. 66 ciekawostek o Rabo, 100 tysięcy widzów, czyli jak Mandzio ukradł mi marzenia, czy zniszczył, nie pamiętam już co tam wymyśliłem za głupotę. I przede wszystkim Rabo 100 tysięcy powodów klip, który nagrałem specjalnie dla was. Szczególnie jeśli ktoś jeszcze przez cały film zastanawia się, gdzie się podziały moje włosy, to musi to obejrzeć. Tam dowiecie się wszystkiego. A na dziś to tyle, także dzięki za obejrzenie i do następnego razu.